Nie mam wątpliwości, że olbrzym, którego zabił Jaś, uważał się niemal za Supermana. Najpewniej też uważał Jasia za osobę prymitywną i zaściankową, która stanęła na drodze realizacji jego własnych wielkich celów. A jeśli miał dwie głowy, jak to nierzadko z olbrzymami bywa, to zapewne przytoczyłby też znaną maksymę, że dwie głowy są lepsze niż jedna. Jednak Jasia w ogóle nie interesowało to, czy olbrzym był szczególnie wielkim olbrzymem. Chciał tylko wiedzieć, czy jest dobrym olbrzymem. W co wierzy, jakie ma poglądy na politykę i na prawa obywatelskie. Czy lubi dzieci, czy też lubi je tylko w mrocznym i złowrogim sensie. Innymi słowy, czy olbrzym miał dobre serce? By się o tym przekonać, Jaś musiał rozciąć go mieczem. Stara bajka o Jasiu, który zabił olbrzyma, czy też o Dawidzie, który zabił Goliata, to także metafora ludzkich dziejów. Gdybyśmy ją dobrze rozumieli, nie potrzebowalibyśmy Biblii ani historii. Ale zwłaszcza we współczesnym świecie mało kto ją rozumie. Świat współczesny stoi po stronie olbrzymów. To najbezpieczniejsze miejsce i dlatego też najnędzniejsze i najbardziej prozaiczne. Świat współczesny wielbi swoich małych cezarów i dużo mówi o tym, że trzeba być silnym i odważnym, nie pojmując tego, że tkwi w tym niezmienny paradoks. Silni nie mogą być odważni, tylko słabi mogą być odważni i tylko odważnym można zaufać, że okażą się silni w potrzebie, w czasach, gdy wszystko się chwieje. Olbrzym, żeby szkolić odwagę, musiałby walczyć z olbrzymami 10 razy większymi od siebie, czyli przestać patrzeć na siebie jak na olbrzyma i zmienić się w Jasia. Inaczej nie będzie gotowy do starcia z jakimś nieuniknionym Jasiem, który wcześniej czy później stanie mu na drodze. Gdyż bycie najsłabszym w grupie to najtwardsza szkoła.